Czy jest takie radio? Radio nie działa. Oczywiście, bo to szajs. Załączamy zasilacz. Czuć, czy idzie prąd. Ale na nic nie reaguje. Nie, to jest głośność. Cisza jest, nie słychać nic. A głośniki są podłączone. W środku widać. Właśnie. To jest cała płyta elektroniki. To są potencjometry, wszystkie duperele, przełączniki. Mechanizm. Lipa, rzecz jasna. Układ scalony Scheisunga. Kondensator strojeniowy, radio ma strojenie jeszcze. A na sznureczek. Dosłownie. Radyjko ma też bajer, że jest zdejmowany panel. Radio to jest podróba gdzieś z Panasonica gdzieś z lat 2004-2003 jakoś tak. I miało taki głośnik właśnie rozkładany. To jest właśnie podróba tego Panasonica. Już w tamtych latach radio jeszcze skala na sznur jakieś na kasety. O, rozpada się. Badziewie. Piszcie, co z tym zrobić. No nie działa, no. Raczej wiadomo, co zrobić, ale... o, to jeszcze sonóweczka. Niedługo będzie film nowy z nią. Może jeszcze w sobotę będzie kolejna podobna wieża. No, ciągle mi mało tego sprzętu. A te wieże są świetne. FHB7CD będzie. Tu jest FHB177. Rok 92. Podłączone jest podgłośniki. Nie słychać nic. Nie reaguje w ogóle. Są głośniki z radiomagnetofonu Sony S70. Swoją drogą też szajs. Taki, no, trochę mniejszy szajs, ale szajs. Nie podłączony, jakbym pokazał gra. Do wymiany paski w magnetofonie i laser. I fono na aux do przeróbki. Wywalenie przez wzmacniacza gramofonowego. Mister Hita to nie będę podłączał. Właśnie, to nie mogę pasków wstać, bo nie mam tak małych. Takich. Takie te szerokie. Teraz Panasonica w te 530 ukradłem, ale takich tam nie mam. Panasonic prawdopodobnie pójdzie, nie wiem, na sprzedaż. Pójdzie, tylko paski będą do wsadzenia. Albo, nie wiem, jakieś przeróbki pewnie pójdzie, co na części. Do innych magnetofonów tam części potrzeba do nich. No ogólnie radio jest strasznie słabej jakości. Rozpada się w rękach. To jest sprzęt firmy Pionier, nie Pionier, ale Pionier. 2x25W. High power system. O ja pierdyka, masz normalnie strach się bać. A tu nawet pisze 25W razy 4. Fale długie i fale ultra krótkie. Autostop. Myślę, że ta technologia była znana, kurde, no 30 lat temu, 40 nawet. A to jeszcze się chwalą w tym radio 2000, nie wiem, może 5 roku. Włączony zasilacz jest. Teraz włączony. Włączone jest. Wyciszenie. To jest chyba włącznik. Ten panel zdejmowany mnie rozwala, no. Kto by to radio zwinął, po pierwsze. A po drugie, no, bez tego panela to i tak by zadziałało, no. Lepiej, jakby mieli zawinąć radio komuś, już Safari najlepiej. Niech zwiną monofoniczne też na sznurek. Polskie, unitrowskie, nieprzestrojone. Na pewno bardziej się opłaca niż to. Śmiech na sali, to nie jest, to nawet nie jest radio. O. Szajs. Szkoda, wieżę trochę poobijam, ale to się wyrychtuje budece, mogę całą zmienić od innych kolumn. Mam takie przecież podobne, identyczne. No podobne, identyczne, takie same. Praktycznie. No dobra, kończę, co tu dużo gadać.